Cześć, siemano, piąteczka, witajcie z tej strony Boluś i oczywiście witam was oto już w kolejnym odcineczku z naszego Bolusiowa, V6, z naszym prezesem, premierem i naszym Trumpem, Mr. Adamo 15. Witam serdecznie. Adam tutaj będzie miał teraz po wyborach troszeczkę więcej pracy, ponieważ tutaj większe... Tak, pani Clinton. Tak, pani Clinton, no nie udało się, nie udało się, nie ukrywajmy, no były inne plany, tak, ale no jak widzicie... A ogólnie wiesz, kto wygrał, bo ja nie wiem. Co, co? A wiesz, kto wygrał? No Trump. A to już pewne, tak, że wygrał? Pewne, że wygrał. To beka. Trump nowym prezydentem, albo chuj wie kim. Dobra, mniejsza z tym. Ważne, że my mamy ciągnik nowy, jest i nowy siewnik. Ale stary wójt. Tak, stary siewnik Kuna, który wcześniej już w poprzednim odcinku widzieliście. I dzisiaj powiem wam, że nawet mam chęć na nagranie tej serii. Czyli no, mówię, no powoli mija ta 17. Ale co, wiesz jednak... o tym, że będziesz miał słabe wyświetleń i łapę w górę. Ale chujowo mi się dzisiaj gra, ja pierdolę, chyba wyłącza. Dobra, także jak widzicie, no tutaj siewnik już mamy pełny, więc nie mamy czasu do stracenia. Nas siadamy i jedziemy sobie w pola. Dobrze, że ma właśnie bronę aktywną, dzięki czemu nie muszę sobie tracić czasu na agregatowanie. I lecimy od razu po orce. Myślę, że nasz zestaw się dzisiaj spisze. Nie wiem co jest, ale naprawdę są takie spadki totalne FPS-ów teraz, że to jest jakaś patologia. Mam 50... O Jezu, trzeba uważać na ten. Bo jak widzimy, ten siewnik nie jest mały. I na pewno będę musiał chwilę teraz rozkminić, jak się wszystko tutaj włącza, ponieważ oddzielnie i pewnie brona będzie włączana i oddzielnie pewnie siewnik. Ale to zaraz sobie wszystko ładnie ogarniemy, mam nadzieję, że tylko pól mi starczy, bo mam poorane kilka. Ale damy sobie na pewno radę. No troszeczkę, prawie że idziemy pod realność. Teraz prac polowych tak jak i na polu, bo jeszcze ludzie widzę, niektórzy nawet sieją. Dobra, miesza z tym. Jo. Na pewno... Dzisiaj rano przy takim mrozie dałem radę. Aha, bronę też się oddzielnie włącza. Dobra, zajebiście. Wystarczy, że będę tak podnosił, poczekaj. Tak, tu będę podnosił cały, super. A teraz trzymam. Dobra, tutaj brona jest fajnie, nie, naprawdę zajebisty jest ten siewnik. Jedziemy w pole. Sieje, sieje. Sieje. No i to mi się podoba, że właśnie nie muszę z tym. Nie muszę lecieć sobie z agregatem. 7-8 na godzinę będę latał, myślę, że to jest dobra prędkość. Taki siewnik przydałby nam się na pewno na naszej serii z 17 od zera do farmera, bo tam na pewno byśmy mieli wykorzystanie dla niego. Pewnie prawdopodobnie byłyby dwa wtedy siewniki, bo jak widzicie teraz najdłuższą pracą chyba jaka jest na tej serii od zera do farmera to siewy. Jorka, ale to myślę, że kiedy na pewno to nadrobimy z czasem, jak już będą pieniążki oczywiście i będzie teraz troszeczkę więcej już maszyn. O, ale ma ciężko, ja cię kręcę. No dotrzemy Case'a jak nic. Dobra, tutaj mi się wydaje, że możemy. O, jak widzimy tutaj, no nie współgra czasami. Czekaj, czemu nie chcę... Aha, dobra, nie miałem na to. Dobra, trzeba na spokojnie sobie ogarnąć. I lecimy. Poczekajcie, bronę mogę sobie wyłączać od czasu do czasu. I dopiero będę ją opuszczał i włączał wtedy, gdy już będę... A dobre, rozkminimy sobie to. Troszeczkę coś podobna akcja jak ostatnio, co miałem na serii od Bizona do Leksiona. Właśnie muszę kiedy nagrać i zaraz sobie właśnie porozmawiamy na temat tej serii, bo nie wiem, czy będzie jeszcze jakiś odcinek z niej. Dlatego też może tu jest właśnie dobry czas, aby pogadać na ten temat, ponieważ wszystko już mam, że tak powiem, ugadane. O ja, kurde, szkoda, że tak przerywa mi tu. No nie. Za nisko jest czasami ten siewnik, wiesz? Ale bolej. Co? Nie gadaj tyle, bo to nie twoja seria. No, dokładnie. Ej, no kurwa, czemu się tak dzieje? Bo mi, no, nie wyjebaliśmy tego modu orki jeszcze. To jest, no musimy wywalić w ogóle to terrain, że ten ciągnik tak skacze po orce, wiesz? Wkurzające to jest, bo... To nie jest, że tam bawisz kumplu. Bo niestety nie mogę teraz dosiadć, nie? Aha. Bo mi jak on wjedzie w dziurę, nie? To z automatu tył się podnosi, a ta brona nie jest, znaczy siewnik, ta brona wysiewna nie jest niestety tak nisko, aby to obsiać. Dobra, ja sobie polecę po prostu bez tej brony, no jak widzicie ściąga mnie troszeczkę. Ale zobaczymy, czy to dosieje. Ale kocham ten pad do ładowania turem, po prostu coś bawi. No właśnie, ty masz pada, nie?
No. I jak ci tam robota tym właśnie idzie? Zajebiście. Fajne, nie? Nawaliłem już. Ja ostatnio, powiem ci, byłem, nie będę tutaj włączał już tej naszej brony aktywnej. Mhm. Dosiejemy już jak mamy dosiać, ale ciężko. No stary bokiem, nie? Nie, no tu nie włącza, bo mi się cały w ogóle popsuje. Teraz ten już taki poprzecznik, to jako tako dosieje, myślę. Spoko. Dobra, podnosimy i spadamy sobie dalej. I jeśli chodzi właśnie tą serię od Bizona do Leksiona, to już mówię, mam prawie wszystko, że ugadane. Coś na opadzie mówiłeś. Poczekaj, zaraz, moment. Bo, kurwa, nie wiem co się stało. Czekaj. Nie, ona jest... A nie, no jest. A pokazuje mi, kurna, George. Aha, gościu, wywali ci trochę obornika? Wiesz co, nie, ja już mam chyba wszystko. Dobra, wjeżdżamy sobie tu i lecimy już na prosto, już będziemy gadać. A o, Mr. Adam of 15. Ja pierdziele, jaki zestaw. Burżuj. Jobany, to nie? O, dobra. Jest, nie ma lagów, bo tu nie wyleciałem z zakrętu, cud. Czekaj. Ale tu jest nastawiania, ja cię kręcę. Może i dobrze, że nie mamy tego siewnika. Chyba, że po prostu byśmy go nie wyłączali na przejazdach. To jest dopiero extreme siewy. Taki jeszcze nie miałem na kanale. Case bokiem. I jeśli chodzi o tego pada, widziałem właśnie, byłem ostatnio w Media Markt, właśnie widziałem takiego pada. Nie, jakie masz filmy, nie Logitecha? Nie. A ja widziałem właśnie Logitecha chyba. To tak mi się wydaje, że to był Logitech. Kurde, jak wiesz, tak ogólnie, nie? Tak sobie pomyślałem i pobawiłem się nim. No to kurczę, powiem ci naprawdę, widzę go w tej grze, nie? Jeśli chodzi o ładowanie. Ja wiesz, nie narzekam na tego swojego, bo mam poręcznie tutaj, wiesz, go od razu przy kierownicy, także spoko. Ale mimo wszystko, nie powiem, nie pogardziłbym takim padem, bo na pewno zabawa by była przednia. Nie no, dotura to jest przednia, bo naprawdę jeszcze poustawiając na całym joysticku w prawo, w lewo, wiesz, wysuwanie, przesuwanie, podnoszenie, opuszczenie i wiesz, łychą manewry, to magia. No, także nie, naprawdę taki jest spoczko. Ty masz dużo miejsca chyba na biurku, nie? Żeby ty masz wszystko ogólnie cały czas kierownicę i wszystko. Nie mam, niestety mało mam miejsca na biurku, ale mam tak poupychane to wszystko, że daję radę. Musiałem sobie szafkę, już dawno to zrobiłem, wyciąć. Taką szafkę dorobiłem sobie właśnie na to, bym miał miejsce na pada, na słuchawki, na drugą kamerkę, na kalendarz i na picie oczywiście. No tak, picie musi być. Jak ale na tym narożniku moim kochanym mam ogólnie dwa monitory, kierownicę, statyw, mikrofon, GoPro, telefon, statyw. Dobra, już się tak nie chwal. Kurde, gościu, że się rozgadał, jeszcze powiedz, mamy bieliznę wymień, ty. Ale to nie moja seria, się tak rozgadał. No, mamy bieliznę jeszcze wymień. Przy okazji. Nie. Pudełko od GoPro, pudełko od... Pudełko od gum. Orbit. Nie, no. Wyrzuciłem dzisiaj. O, no to niezłe gumy Orbit. No i tak to grubo. No u mnie najgorszy jest ten problem, żebym chciał dwa monitory, może coś by się kiedyś człowiek pobawił, choć wątpię w to streamowanie. Bo nie ten internet i wszystko, raczej nie widzę siebie, już wolę tak chyba szczerze ponagrywać sobie te filmy i tak już jak mam to. Ale tak po prostu drugi monitor by mi się przydał. Z racji tego, że... Co ty już jedziesz? Z powrotem? No. Kurwa, to ty nie wiem jaką dawkę, chyba 50 ton, no ta, kto bogatemu zabroni wywalać gnój na grubo. No jak? No jo, u nas te, jak niektórzy rolnicy, co mają właśnie kurniki swoje, to tam też nie żałam, 60 ton na hektar, no kurniko to jest stary. No przecież mam tyle tego, że co mam robić? Warstwa 20-centymetrowa, nie? Ja tu z pola muszę przyjechać i to zarąbać. Bo przecież to tak wali potem, że jak otworzę okno w niedzielę, to wszystko czuć. Ty masz okno w dołu? Nie, balkon. Ty stary niedzieli nie masz nawet. Gościu. Gościu. No, tego brakowało właśnie. Tak, u mnie brakowało tej niedzieli. Także mówię, brakuje mi drugiego monitora, bo czasami jak sobie coś gram, tu na fejsie odpisywać to wiecie, minimalizować czy coś, albo nie wiem, gramy w coś i ja już bym sobie mógł w tym czasie, mamy jakąś chwilę przerwy, a nie chcę wychodzić z gry, to już bym w tym czasie sobie, nie wiem, tam modelował, czy sobie mapę robił, coś już wiecie, coś by się... Ale wiesz o tym, że nawet chyba jak wyjdziesz ten, coś robić na monitorze, to minimalizuje ci się ta gra. Znaczy mi tak bynajmniej się zdarza, może to są jakieś ustawienia. Ale ja jak tylko, nie wiem, klikam na drugi monitor, to od razu cyk i gra mi się minimalizuje. O, to szkoda. Nie, może są jakieś ustawienia, najlepiej to by było, przydałoby się tutaj z Jarem pogadać. O właśnie, bo Jaro ma dobre, no, muszę pogadać. On ma trzy monitory, Jar. Właśnie, to muszę, jak to jest w ogóle... Tym, bo może ja źle ustawiam albo coś. Kurczę, no ja jakoś muszę tu zasiać, tak? No było to, nie było to, trzeba jakoś przejechać moim zdaniem. Mam nadzieję, że się uda. O, już widzimy lewa strona, no prawa też się nam ubrudziła. Jak widzicie, no się bez znaczników, no tam, bo dlatego, że jest po orce, także widzę to.
i żeby później nie było czemu nie można silników, kurde, coś blokada słaba jest, stary, prawa strona grzebie, lewa jakoś pełza. To niezłe pełzanko masz włączone. Dobra, aha, muszę przed końcem sobie włączać zawsze bronę. A mogę ci zarąbać nabornik tam z pola? Tak, on już mnie tam, wiesz, ja już mam, gdzie mogłem wywieźć, to wywiozłem. O, ja dobra. Muszę stamtąd zarąbać, bo to już obkminiłem sobie, będę zawsze bronę włączał. Wyłączał i włączał wcześniej i później. Czekaj, dobra, tu już mogę dosiać. Super, teraz spoczko. To już mi się podoba robota. No i kontynuując, to ja mam właśnie straszny problem z biurkiem, ponieważ ja mam to biurko budowane. Zrobię na pewno. Ojej, czekajcie, bo się teraz pomyliłem. Zrobię na pewno prezentację pokoju, ale to już mam zaplanowane na kiedy indziej, bo to będzie takie wyjątkowe dość. I pokażę wam, jaki mam problem z biurkiem, bo wiecie, ja nie mam biurka oddzielnie, mam to tak jak w tym zwanym regale, całościowo mam tak, za tyłu mam całą tą dyktę, tą ściankę, niestety później już mam ścianę, tutaj na biurku to praktycznie nie wiem, czy drugi monitor jakoś po skuszce by wszedł, ale by zasłonił... Gościu, sorry, że ci przerwę. No. Ty, chyba u nas na tym, na grze na Borusiowie też jest chyba zima. Zobacz, jakie w nocy są temperatury. Zlatujesz. 0, 3, 3, 5, 2... A potem 11, 10, kurwa. Nie gadaj. Ty gdzie to patrzysz? Na i kliknij i przegląd pierwszy, prognoza pogody. 0,3 w no... Ej, ty, ale jakby nie patrzył, pogoda dość podobna jesienna. No. Ej, naprawdę, szkoda, że nie ma miesięcy zrobionych. Ty, a jestem ciekawy, jakbyśmy tak przewijali. Jestem ciekawy, czy naprawdę później by były takie temperatury, przypuśćmy, minusowe, nie? I przypuśćmy, śnieg by nie zaczął padać. Wiesz, o co chodzi? Węgrad, no, albo coś podobie do tego. Na pewno, na pewno. Ej, beka w sumie, bo nigdy to jakoś pewnie nikt się na tym nie zastanawiał, dlatego, że nie było zmiany, wiecie, liści na drzewach, tego wszystkiego. Ale prawdopodobnie... A może oni tylko tak grali, co nie? Może jest takie coś, wiesz, każdy, żeby sobie spojrzeć, nie? Na temperaturę, na to. No, jakby nie patrzył, u nas temperatura teraz minus. U Arka dzisiaj zdjęcie mi wysłał, pozdrawiam tutaj Arka, śnieg u niego napisga ładnie, u mnie jest, ja już tak, wiesz, zobaczyłem to zdjęcie, podnoszę się, kurwa, a u mnie, stary, że tak powiem, to kurde, tak chyba mgła musiała być znowu, bo wszędzie było tak mokro, że masakra, nie? Nie, no u mnie mróz był jak cholera, ale mgła też była. A mróz był wczoraj, bo wszystko było zamarznięte na dach, w ogóle takie fajne bialuśkie. Naprawdę, wczoraj musiał być galanty mróz. Dobra, coś my tu jeszcze zrobimy. Ciekawe, jak ta brona tutaj w tym błocie się sobie poradzi. Ole lak, gościu. Ale będzie ciężko. Ale Kejsio daje radę. Cieszę się, że właśnie chociaż te nowe nabytki na koniec przyszły. Bo nie wyobrażam sobie znowu Ursusem tu siać. Nie chciałoby mi się, tak? Już nie ma tego komfortu pracy. A tak to jest pięknie. I mówię, u mnie z tym biurkiem to jest lipa, bo tak biurko. Kierownicę ja muszę sobie, stary, przestawiać w ogóle na bok. Obok tej. Obok, kurczę, drukarki. Później ją muszę przeczepiać za każdym razem. I wszystko, więc no ja miejsca nie mam. Mebluję tym i się jako tako mieści, ale jak jeszcze jakieś picie, coś postawię, jakieś jedzenie, to już jest przekichane. Także to biurko mam na pewno za małe, żeby się coś bardziej pobawić. Mi no ale myślę, że kiedyś... Boże! Dobra, fajnie. Co tam? No to lipa trochę. Co tam? Zawisłem znowu od laga. Gdzie zawisłeś? Akurat tutaj musiałem. Powiewasz na wietrze? Gościu, pomógłbyś mi? Tak, moment. Nie wiem, puknąłbyś mnie trochę z przodu. Puknął. A gdzie ty jesteś? No, jak skręcisz twoje lewo, to jedziesz prosto. Czekaj. Jak skręcę? Z twoich lagów naprawdę da się radę zrobić. Chyba widzę cię. Prosto. Dobra, niech ci będzie. Jadę sumsiad! Trzymaj mnie, bo jadę. O kurwa. No tak to jest brawurowa jazda po mrozie. Wiedziałem, kurwa, pieniądze się w dupie przebrał. O mój Boże. O stary, nie wyjedziemy. No nie ma mowy, zobacz, gdzie ty zawisłeś. Wiem, drzewa za to. No to trzeba cię zdjąć tą. O ja pierdolę, jak tu poszedł. O kurwa. Nie no, jak dostałem laga, bo tu była ta szykana, co nie? Szykana? Jak ty, stary, żeś tu 50 zapierdalał pewnie. Ej, ale zobacz, jak pomiędzy tam drzewo. Szykanie, to odbiło mnie już tutaj, co nie? Ty, no nie no, to trzeba ładowarką cię zdjąć, ja po merlo twoje. Jedź, kurwa. O ja pierdolę. Mówię, z twojego internetu to tylko nieszczęście. Ale wiecie, co jest najlepsze, jak nie włączyłem nagrywania, bo wszystko jeszcze spoko. Jo, nawet nie zauważyłem, że gram na MP.
Dobra. Ej, masz powiedz mi paleciaka albo coś w tym stylu? Nie, niestety nie mam. Nie są mi potrzebne tak zbereźne rzeczy. To nie są zbereźne rzeczy. Dobra. Sorry, ale paleciakiem mi wtykać nie będziesz. Najwyżej cię widłami jakoś tu ten machnę. Ty, albo zdejmę w ogóle widły, nie? I wiesz co? I samym tą no... czy nie bardzo? Wyczułem, że mi merla skasujesz. Dobra, no to jadę. Ty! Co? Nawet mi nie może wyjechać. Czekaj. Halo, odbiór! Gościu, co zrobiłem? Andrzej, wyjechałem. Chodź! No skurwa, to se merlo zostawiam na polu. A wiesz co zrobiłem? Co? Klikłem... Ku niechcąco, co nie? No. Bo chciałem kliknąć W, jechać do przodu, co nie? Klikłem Q, odbija się przyczepa. Jak podskoczył do góry, to się znalazł obok kamienia. Ech, taka to robota u nas z naszym sąsiadem. No Wilita sami sobie nie porobię, tyż mi nie do porobić. Ale czujesz się merlo przejechać, to ci nagrodę obory. W ogóle oglądaliśmy ostatnio z Brączkiem, bo tak mówię, idę do fanny moment, troszeczkę może momentów poszukać i sobie odpaliłem, bo luźowo, typową polską wieś V2, nie? Mhm. Jak my z Brączkiem tam gadaliśmy, tam jest tak: siemoneczko, z tej strony Brączek i dziś kolejny odcinek z typowej polskiej wsi. Dzisiaj my będziemy, stary, tak typowo wiejsko, nie? A tam po 5000 łapek. Ja mówię, jak my kiedyś Brączek taką pompę miał, bo też ze mną właśnie oglądał. Polska pompa. To taka beka była z tego, że daj spokój, nie? Nie wyobrażam, znaczy może od jakiś tam typowy odcinek polski jakby był czy coś, no to jeszcze może można by było tak pogadać, ale nie wyobrażam sobie tak gadać normalnie na co dzień. Taki wieśniacki jest ten, że daj se spokój. Jo to no, znów cię. My, jo, jadę do sąsiada już, przyjdzie on mi pomóc. Sąsiad. Stary, no ja jak chuj, nie? Sąsiad, nie wariuj. No ale tam to była seria, nie wariuj. Kurde. Tak sobie pooglądaliśmy, to aż miło powspominać, na pewno wrócimy w 17. Bo już widzę bardzo fajne mody, Katfan widziałem bardzo fajną 30-kę, ogarnia. Naprawdę mi się spodobała i tutaj właśnie jest ta myśl, że te teksturki paintowate, że tak powiem. I to jest bardzo ładne w 17. Nie, nie obrażam, bo nie chodzi mi, nie, chodzi mi po prostu nie to, że są z paintu, tylko że po prostu to są ładne. O, to może żeby nie mówić, dobra, że to są dobra. Paintowate, to że to są po prostu ładne tekstury. A ja robiłem paintowatego. No dobra, ale ty nawet nie umiałeś dobrać tych tekstur i to były naprawdę paint. Ale to było piękne, ale to naprawdę było piękne. Na 60 niby paintowata, a wyszła bajeczka. I wiesz, Katfan tu bardzo ładnie dopasował to wszystko i mi się tak strasznie ta 30 spodobała, że na pewno jeśli wyjdzie, to na jakiejś serii się pojawi i to będzie pewnie z polskiej właśnie wsi. I teraz bardzo fajnie, bo na przykład są te zetory i myślę, że będzie można zrobić taką polską wieś, bo u niektórych jak widzimy na przykład teraz są i nowe ciągniki i stare. Także będzie to można na pewno bardzo fajnie zrobić. To na komerce, że mi się strasznie wylewo przesunął, później ciężko będzie mi dopasować. No i pomyśleliśmy sobie z Adasiem, że już niestety, ale nie będziemy dawać tutaj kamerek, bo nie ma sensu. Dzisiaj tak naprawdę jest godzina wczesna, ponieważ jest godzina chyba 11 południe, gdzie nie nagrywałem chyba jeszcze w tym roku poza weekendem. Z Adamem nie nagrywałem o tak wczesnej godzinie, a żeby jeszcze tego było mało, dzisiaj Brączek nawet będzie o tej godzinie, ponieważ był dzisiaj na zdawaniu prawka i zdał, ale to się pochwali na pewno. Dobrze, no Jezu, czym się chwalić, bo kurczę, naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem, że Brączek w tydzień to ogarnął wszystko, tak naprawdę. Bo tydzień temu dostał telefon, że ma już egzamin, no co te jazdy wyjeździł i wszystko, także dał radę. Więc już na święta kupuję mu przyczepkę, tak mu napisałem. Z dwukołówką do mnie podjadzie. To i komputer bierze na pakę i jazda do mnie. A to on na B robił z przyczepką? No właśnie, już nie wiem w końcu jak robił. Nie, no on robił... Czekaj, jak on w końcu... Nie, on robił chyba tak, że... Na lawety. Nie, czyli do B. No B plus E. No, B plus E. Ja pierdykam. No, a co ty myślałeś, że na co C robił? C plus E. A przez C to nie są te? No, a przecież może przejść na ciężarówkę co tam. No wiem, no ale nie, no bez przesady, gościu. On nie, poszedł po tak, to... Ale, mówię, ale nie, ja, znaczy szczerze, na początku tak myślałem. Ale gdy powiedział ostatnio, że on, wiesz, jeszcze za dużo nie wyjeździł, a już ma egzamin, to mówię, o nie, to na pewno nie, nie jest... Nie, wiesz dlaczego? Bo ten... Bo w Mokrzynie, nie? Czy wiesz, czy nawet u Bartka, czy coś z przyczepami tam często jeżdżą i na pewno Brączek do roboty będzie miał lepiej, nie? Bo w Mokrzynie, no jest, że się jeździ po tej drodze niestety, no i trzeba już mieć prawko.
No nie, zła robota. Więc mówię, no Brączuś tutaj myślę, że i Polska też w tym pompa. Kierunku sobie poszedł, bo raczej na co dzień z przyczepką nie będzie jeździł, bo nie ma do takiej potrzeby, będzie nie? Wszystkich. O kurwa, kabarynę całą zapakuje i jazda, nie? Jo, będzie zarabiał jako kurna ten. Także Bronuś też jest wcześniej, prawdopodobnie dzisiaj polecimy ze dwa, z dwie serie, aż tak wiecie, do przodu, od zera do farmera. To nie złe zero z wami. Dobra, jadymy my dalej na pola. Siemnik ile, wyłączony. Ogólnie ile ma 20 minut, minut. 20 minut, jadę teraz, zasypię sobie go. A ładnie. Siema. Hello. Aha, nie mam klaksonu. Wiem. No i czemu żeś się wjebał mi w ten siewnik? Dwa razy mnie ściągło aż. Weź odejdź. Chciałem wejść. No przecież wejść. No, jak nie ma tu przecież modu pasażera. No to słabe ty. Spierdalaj, chodź! Ej, powiedz, że nie chcesz mnie wpuścić ani. Patrz, kurwa. Nowa już urwie. Porwał, pech go dorwał. Kocham tą serię. No, kurwa, kocham tą serię. Ostatnio grać nie chciałeś. No, Patola. Ja już chcę kończyć z nim, mam go dość, nie mów mi nic. Pozwól mi odejść. Pozwól mi bankrutować. No kurwa, Adam, ale cię będą wyzywać, już to widzę. To nie jest twoja seria. Chcę cię wynagrodzić za to. Wiesz, od zera do farmera, ale to nosteczny, wiesz, flops jako... O, ty uważaj, bym rozwalić tam zera. Gościu, nie wkurwa, mnie zobacz, jaki ja ujebany jestem. Weź mi sypki no, ej, ale widać, że ty żeś się, no, nie mył dawno. Nie, myłem przed robotą, ja czyściutki mi do góry podnoś. Nie, gdzie jest pad? O Boże! Poczekaj. Wyrwała na koło. Dobra, już dalej nie podjadę, bo już opuściłem. Musisz podjechać, dasz radę? Powoli, żeby ci nie ujebać w lance. Nie wiem, czy od boku nie podjedziesz lepiej. Czekaj, nie ma tego otwierania? Szkoda, że nie ma. Weź teraz tak tym, wyciągnij wiesz co, tym dłucikiem. O kur... Co to było? Pierdolony, nie wiem, porwał mi siewnik chyba. O jebany, jak podskoczył. Jeszcze nie wystraszył jak gościu ty. Nie wiem, czy od boku byś nie miał, ale nie, bo tu są te. Jeden chuj. Zobaczymy, czy w ogóle da się go napełnić. Na czym się to napełnia? B chyba, no i powinna ci wyskoczyć, jak tam jesteś nad nim. Dobra, jest coś, zobacz, czy ci sypie. No, dawaj. No tak, a nie leci, nie. To lipa. Czekaj! Teraz sprawdź. Bo nie miałem na siewniku, tylko na szynie. Jest? Nie. O kurwa. No to ładnie. Oszukali me! Tam jakieś podrobione te. Podrobione nasiona. No weź tak skręć z boku, bo ja tu nie mam jak się wykręcić. Dobra. Cofnij tak z boku bardziej, zobaczymy. Sam jesteś z boku. Podejdź do mnie z boku. Może być? O. Czekaj, zobaczymy. No, opuść kabarynę z pompą, ale laga miałem teraz, że się opuszczą. Czekaj, bo koła mi się jeszcze nie wyprostowały. No właśnie widzę. Bady, jak długo. Jaki lag. Mi się wydaje, że jest bardzo mało płynu w wspomaganiu i dlatego tak. Spryskiwacza, kurwa. O, jak przykurwił. Dobra, próbuj. Sypie? Nie. Jebany. Co jest? Poczekaj, zatankuj się w nich. Nie, no nie ma. No nie ma, naprawdę. Ale pizda, nie? Taki siewnik, a już nie działo. No nic. Dobra, tu jest 23 minuty, także ja już nawet dalej na pole nie będę jechał. O, zaraz miniaturkę zadać, cykniemy. Także co, ja wam, kochani, dziękuję serdecznie za uwagę i myślę, że jeszcze z jeden odcinek się pojawi, bo chciałem sobie zrobić kuku na ziarko. Także co, ja wam dziękuję ślicznie za uwagę do kolejnego odcineczka. Na następny zapraszam do Adasia. Już jutro znów od zera do farmera i prawdopodobnie polska wieś. Także na razie, trzymajcie się, cześć! Cześć.